Hej kochani, witamy się z wami na pierwszym maratonie naszym, na naszym kanale i mam nadzieję, że wam się spodoba to w naszym wydaniu. Musimy jeszcze zjeść śniadanie. No nie jest już tak wcześnie, jak mogłoby być, ale miałyśmy dość dziwną noc trochę. Ja się obudziłam chyba z 5 razy w ciągu nocy, poszłam spać o 4, a wcześniej poszłam spać o 20. No i wstałyśmy o północy i poszliśmy znowu spać później na chwilę i... Mam nadzieję, że nie zaśniemy nad tymi książkami ogólnie. Na pewno nie, na pewno nie. Zaraz jeszcze wam wstawimy kilka wstawek z naszego ogarniania, bo może nam to też trochę za to też jest część jednak naszego maratonu. Ale zrobimy też wam taki TBR na dzisiaj i ja mam wrażenie, że mój TBR jest taki dość, znaczy tak jak w głowie na razie go mam, nie jest zbyt jeszcze poukładany, ale myślę, że jest dość realistyczny jak na to, co można przeczytać. Chociaż tak sobie dodam kilka takich, co na pewno nie przeczytam. Ale to jest akurat klasyk, jeśli chodzi o maratony. I tyle! Bye, zaraz przyjdziemy do was z TBR. Jedzenie, jedzenie, śniadanie. Niestety nikt się nie skusił na moje pancake'i i muszę jeść coś, czego nienawidzę. Jajo! Z naszym TBR-em dzisiejszym. Może być trochę głośno, mam otwarte okno, jest bardzo ciepło dzisiaj. Oczywiście akurat jak nie wychodzimy z domu. Ale może wyjdziemy, może pójdziemy sobie na słoneczko poczytać, jak będzie ciepło. Zobaczymy. Jeśli ale... nie zajdzie za 5 minut. Tak to się prezentuje. Bo wiadomo, trzeba mieć dużo, żeby mieć duży wybór. Jak mamy cały dzień czytać, to trzeba sobie zmieniać, tak? Możesz zacząć. Dobra. Daję ci przyzwolenie. Więc ja mam do pana kilka pytań. Bo jest śliczna. Ja nie mogę się po prostu przestać się patrzeć na tą okładkę i bo mam bardzo na to ochotę. I jest, jej na pewno nie skończę, bo ona jest chyba najgrubsza z tych wszystkich, co mam. Ile ona ma stron? 500. Ja mam Petrę, jestem good. I ja na pewno skończę, bo ona jest cieniusia. Ale wtedy mam jeszcze Hunger od Roxane Gay. Jezu, jakie nazwisko ma biedna. I... To najbardziej się waham, bo jeśli skończę jestem good, to wątpię, że będę mieć ochotę na kolejną książkę o zaburzeniach odżywiania, więc z tą jeszcze pomyślimy. Stąd też nie wiem, czy po nią sięgnę. Jest to książka o tym, dlaczego tortury nie działają i jest to książka naukowa, więc może być ciężko napisana, więc nie wiem, czy przez nią przebrnę, ale myślę, że zacznę. Kolejna to ten gut. Wika już skończyła, więc ja też się muszę za to zabrać. I patrzcie to, znowu nam się powtarzają książki, w sensie motywy w książkach. Gut, gut, gut. I Yellow Face mam, bo dalej nie przeczytałam, a muszę. No, akurat szara, więc... ale to też szybko, bo myślę, że przeczytasz. Ona jest dosyć ma taka wartka. Ma duże litery, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Ja mam taki oto stosik i może od tej strony. A Thousand Splendid Suns autorstwa, jak on się nazywa? Khaled Hosseini. To jest jedna z ulubieńców Marysi, więc chciałabym się z nią zapoznać i też ją znalazłam w tej budzie, gdzie są darmowe książki w Norwegii, więc wypadałoby, bo w sumie mogę ją wtedy też od razu odłożyć, jeśli nie będzie jakoś super. Mam też Z życia cyganerii i to jakoś mi strasznie nie... jara, ale potem sobie pomyślałam, że Peaky Blinders są pół cyganami, więc może mi to trochę oświeci. Ale no jest śliczna, ale jeśli z samego opisu mówiąc ma ładny język, już mogę to stwierdzić po opisie, ale nic oprócz tego jakoś mnie tak nie chwyta. Nie słyszałam też o niej za dużo recenzji, ani pozytywnych, ani negatywnych, więc też wiecie, nie mam takiego... takiego parcia, żeby to przeczytać. Nic mnie do siebie tak nie skłoniło, ale tak, to myślę, że już po jakimś czasie, może jakby się znudzi reszta. In a Dark, Dark Wood i to bardzo bym chciała, to jest książka Ruffer. Bardzo bym chciała to przeczytać, bo już od kilku miesięcy mam na nią ochotę i ona jest bardzo króciutka, no jest to kryminał, tam dosłownie ledwo 300 stron. Więc to będzie jedna z pierwszych chyba moich książek, po które sięgnę. Mam też to, co Marysia przed chwilą skończyła, w sensie jak już wczoraj czy przedwczoraj, When Breathes Becomes Air i jest to o raku i o medycynie, z tego co mówiła, o umieraniu, więc
no, po prostu jest króciutka i zachęciła mnie tym, że daje 5 gwiazdek, więc też bardzo chętnie się z nią zapoznam. Mam też kwiat wiśni i czerwona fasola, to też już, ja chyba to chcę odkąd, nie wiem, odkąd się urodziłam. Odkąd mam Goodreadsa, to chciałam to przeczytać, to była jedna z pierwszych książek, które dodałam na Want to Read. No i też jest króciutka i mam ją ze sobą, więc też bardzo chętnie się z nią zapoznam. Ale jak my już przeczytamy teraz te książki, to my nic nie będziemy miały. No nie przeczytamy tego. Z dwie może skończymy. I mam też tutaj Franz Kafka, opowieści i przypowieści, no i tu wydaje mi się, że fajnie mieć jakąś taką formę, wiecie, do której można sobie skoczyć pomiędzy tymi wszystkimi dłuższymi formami, mieć właśnie te takie krótsze opowiadania, więc to tak jak już będzie mi się przynudzało w normalnym czytaniu. Paulus, czy chcesz się podzielić z tym zasobem? Tak, ja się zachęciłam do wzięcia udziału w maratonie i czytam jedną książkę. Może, nie wiem czy ją przeczytam, ale jest, ja nawet jak, nie wiem jak ona się nazywa. The Spanish Love Deception. Tak, to jest jakiś romansidło, Wika mi ją podarowała z Budy, a ja lubię romansidło, więc tak, będzie czytana. Nawet nie wiem o czym jest, ale zobaczymy. Z wami na pierwszym update'cie, na tym maratonie. Ja właśnie skończyłam książkę Kwiat wiśni i czerwona fasola. Książka ta opowiada o takim sklepiku, który nazywa się Dora Haro i sprzedają tam dorayaki, czyli taki jakby japoński przysmak, takie naleśniki przekładane pastą z fasoli. No, dobrze brzmi. I pracuje tam pewien mężczyzna, Sentaro, który nie za bardzo lubi swoją pracę, pracuje tam w zasadzie tylko dlatego, że właściciel lokalu pożyczył mu dużą ilość pieniędzy i to miało być jakby też jego takie zadośćuczynienie i pomocna dłoń, żeby mógł znaleźć normalną pracę, bo był wtedy po wyroku w więzieniu. I nagle do tego lokalu przychodzi staruszka, która bardzo nalega, żeby przyjąć ją tam do pracy. No i tak zaczyna się tak naprawdę ta historia, ona jest bardzo króciutka, więc nie będę wam opowiadać więcej. Mamy tutaj dość mocny wątek choroby Hudsona, czyli bycia trendowatym. Podobała mi się, była bardzo fajna i ładna, ale jest taka, nie wiem, niewystarczająco mi jej. W sensie zakończyła się tak bardzo otwartym zakończeniem, dającym nadzieję, smutnym, jakby połączeniem takim słodko-gorzkim trochę, ale chciałabym wiedzieć, co będzie później, chciałabym dalszy los tej historii, bo zżyłam się już z bohaterami, pomimo tych 180 stron tylko, ale no była taka, nie wiem, smutna. Ale polecam ją bardzo, jest bardzo taka ciepła i myślę, że jest bardzo mądra i przy okazji jest mocno metaforyczna i ma w sobie taką ważną przesłankę życiową, więc uważam, że jest naprawdę wartościowa i bardzo wam ją polecam. Cieszę się, że ją przeczytałam po tylu latach czekania i dwie godziny ją pochłonęłam. Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dużo jak na tę książkę, ale z drugiej strony ja i tak czytam dość wolno, więc całkiem nieźle mi poszło. To jest moja pierwsza odhaczona książka, oby nie ostatnia na tym maratonie. A teraz będę zaczynać In the Dark, Dark Wood Roofwear i jeszcze nie pokazywałam wam na TPR-ze, ale prawdopodobnie będę też czytać Niewidzialnych, bo będziemy musiały oddać ją niedługo do biblioteki. Też nie sądzę, że ktoś na nią czeka, ale bo jest po polsku, pewnie nie ma tam dużego zapotrzebowania na polskie książki. Ale tak, i tak chyba po nią sięgnę, chociaż nie jestem jakoś zachwycona nią na razie, jestem na jakiejś 70 stronie, więc zobaczymy, czy będę miała ochotę. A to Roofwear jest wydana po polsku? Tak, chciałabym w Rocznym Lesie. No. I jeszcze możliwe, że wpadło na to, żeby przeczytać jeszcze te The Yellow Wallpaper, co ty czytałaś. Bo to w sumie jest też króciutkie, a no, myślę, że to by mogło być fajne też na ten maratonik. Dobra, a ta teraz idzie to me. Może wleci. Ja jednak zaczęłam. Mam do pana kilka pytań i przeczytałam jakieś 100 stron. I jest to książka o podcasterce, która po 20 latach po tym, jak jej znajoma z akademiku zginęła, zagłębia się ona na nowo w tą sprawę przez to, że prowadzi w swoim liceum, do którego ona uczęszczała w młodości, prowadzi jakieś kółko właśnie takie podcasterskie i że dała tematy iluś tam zbrodni i ci uczniowie mają sobie to wybrać i jakby
stworzyć podcast taki, tylko dla tej grupy, że jakby taki, takie ćwiczenia. I do tych tematów, które ci uczniowie mogli sobie wybrać, zapisała właśnie to morderstwo swojej znajomej i jedna z tych uczennic to wybrała i zarzuciła ona tam, że ten mężczyzna, który został obwiniony o to morderstwo, jednak prawdopodobnie tego nie zrobił i chce ona dowieść, że został niewinnie oskarżony. I nasza tutaj główna bohaterka pewnie się zacznie znowu w to zagłębiać, a już ona w ogóle nie myślała o tej sprawie. Bardzo była zlękniona, jak się zagłębiała na przykład w samym internecie, jak czytała o tej sprawie i jeszcze wyciekł jakiś filmik z tego. I ona zaczęła oglądać ten filmik i już wariowała i stwierdziła, nie, ona nie może, więc ona pewnie tak podświadomie to dała tam, żeby ktoś inny to rozwiązał za nią i żeby ona mogła mieć jakąś pomoc do tego. Więc tak, bardzo, bardzo mi się podoba, jak jest napisana. Bardzo się przyjemnie mi ją czyta, więc za niedługo do niej wrócę, ale najpierw skończę Jestem Good, bo zrobiłam sobie małą przerwę od tego i zaczęłam to, bo jest króciutka i już przeczytałam jakieś 60 stron i jeszcze nie jest tak tragicznie, ale nie? No wiem, że będzie pewnie. Jestem na tym, jak jest w klasztorze i no już wiem, że ona jest biedaczką, no wiem, już mi serce dla niej boli, ale mam nadzieję, że bardzo jej życie się nie potoczy okropnie, tragicznie, myślę. Ja nic nie mówię. To jest moja po prostu złudna nadzieja, okej? Okay? Ale bardzo mi się podoba, jak jest napisana i jest taka prawdziwa, tak jakby... Brudna, nie? No i taka, że ona tak bardzo ładnie opisuje te swoje emocje, nawet jak pisała, bo na początku pisała o swoim życiu Petra, tam w wieku 5 lat, w wieku 8, 10 i jak wyglądały tam jej relacje z rodzicami i dzieciństwo i bardzo ładnie opisywała swoje emocje jakby takie jak były one aktualnie, nie jakby z perspektywy już dorosłej osoby, mimo że tam wplątywała jakieś, no że teraz już rozumiem. Doszłaś do tego, że mimo to my dear, pozwól mi opisać coś tam, tak. To co podkreśliłam? Nie popłakałaś się na śmierć? Nie, to nie widziałam tego. Okay. Bo ona do kogoś innego tam jeszcze powiedziała my dear, że ona wplątywała tam takie takie jakieś stwierdzenie, że okej, teraz już z perspektywy czasu wiem, że to miało wpływ na to, ale te wszystkie wydarzenia, które się działy z jej dzieciństwa, to bardzo ładnie opisywała tak, jak właśnie ona się czuła jako dziecko, a nie, wiesz, jak no, to może to opisać już jako dorosła osoba, więc ciekawe i pewnie Krupne. Będzie smutne. No. Przeczytałam jakieś 70 stron In a Dark, Dark Wood i już mnie znudziło. Trochę nuży mnie ta książka. O fabule wam opowiem później na update'cie, jak już z Marysią będziemy razem. Wcale nie leżymy obok siebie przez parę godzin. Ale tak, na razie nie jestem jakąś wielką fanką, ale daje mi strasznie vibe Muchomorów w cukrze, bo jest podobny wątek. Ale to już za moment się dowiecie, a teraz sięgam po opowieści i przypowieści Franza Kafki. Sobie zaznaczyłam trzy takie, które mnie najbardziej interesują i chciałabym w sumie od nich zacząć. Przemiana, List do ojca i Jama. Tylko one wszystkie są najdłuższe z tego jakby całego zbioru. Więc nie wiem, czy dam radę je wszystkie przeczytać, bo no nie będzie to pewnie łatwa lektura, ale zobaczymy. Najpierw zacznę od przemiany i dam wam znać. Co tu się wyprawia, Marysia? Przerwa techniczna. Co to ma być? Kot. My już powoli wymiękamy. Jest godzina jakaś 17 chyba, ale postanowiłyśmy, że nie poddajemy się, jeszcze o tym nie gadałyśmy, ale no na pewno się nie poddajemy. Idziemy teraz na spacerek, żeby trochę ochłonąć i tak weźmiemy książkę, więc może poczytamy, jak będzie wystarczająco ciepło, żeby usiąść. Serio i wyciągnąć ręce? Tak, ale powinno być, bo jest 10 stopni, co jest niesamowitą liczbą akurat. I zostałyśmy zaproszone na urodziny, jakby... Sąsiada, tak. Więc nam to też niestety trochę zabierze z czytania, bardzo mi przykro. Ale no... Trzymamy się. Na razie przeczytałyśmy około 300 stron tylko na głowę, co nie jest jakąś zadziwiającą liczbą, ale i tak sporo, no, jak taka cała normalna książka. No, ale dobrze nam idzie, okay. Ja uważam, że dobrze.
Jaką tu mamy? Konstrukcję. Ja to zbudowałam samoistnie z własnymi rękami, harowałam. Witamy się z wami po spacerze. Już trochę przedłużyłyśmy nasz odpoczynek od czytania. Zaczęłyśmy oglądać Randka z gwiazdą. Jeszcze będzie Randka z gwiazdą. Znaczy czytanie. Ale... właśnie przyszli do nas sąsiedzi i powiedzieli, że przecież nas zapraszali na urodziny i się umawialiśmy kilka miesięcy temu. Myśmy się chciały wycwanić, no. No ale głupio, tak nie przyjść, bo... No głupio. No. Ja tak nie chcę. Ja też nie. Trzymajcie kciuki, żeby się jednak wywinąć jakoś. Jak widzicie, już pełną parą wróciłyśmy do czytania. Już powoli nas muli, ale jest jeszcze całkiem wcześnie, więc postaramy się jak najdłużej i może przedłużymy jutro jeszcze o kilka godzin, w sensie wiecie, żeby było więcej niż te 24 godziny, żeby nadrobić jednak te kilka godzin opieprzania się trochę. Trochę zamuliłyśmy, ale nie warto się przemęczać. Jak nie miałyśmy wtedy ochoty, to moim zdaniem słusznie to zrobiliśmy. To jest pierwszy maraton, tak? Właśnie, proszę być tutaj... Taryfałkowo. Prawda. Witamy się z wami na kolejnym update'cie i ja w zasadzie... Update'owałam wam większość. Mogę już majaczyć, bo jest już... Dobra, może nie tak całkiem późno, jest w pół do 12, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do spania tak... do chodzenia spać tak wcześnie, przez to, że mamy tą pracę na tak... chore godziny. Chore. Więc tak jak wam mówiłam, na razie odłożyłam roofwear, bo nie mam na to siły, ale za to skończyłam przemianę kawki i... opowiem wam o fabule, mimo że nie ma za dużo do opowiadania, raczej każdy wie, o czym to jest, ale mężczyzna po prostu któregoś dnia budzi się i okazuje się być insektem. W sensie jakby z opisu tu jest żukiem, ale ludzie mówią, że jest karaluchem, więc ja w sumie nie wiem, kim on ostatecznie jest, ale to nie jest w sumie istotne, po prostu jest obleśnym insektem. Podobno, ale ja byłam tak przez połowę książki, mi było tak przykro, już nawet nie ze względu na samą historię, ale ze względu na to, że oni opisywali, że on ma takie maciubkie nóżki i on się chowa pod sofą i kurz mu osiada i on dostaje jedzenie, ale w sumie nic mu nie smakuje, tak jak wcześniej. Biedny. I to było takie przykre i jak większość osób wie, to nie jest tak naprawdę o insekcie. Ale nie będę się tu zagłębiać w metaforyczne interpretacje. Zostawiam to dla was, sami zerknijcie. To, tu miało chyba 60 stron około, ale no to jest takim, ogólnie ta książka ma więcej całkiem, ale to jest tak wydane biblijnie dosyć. Ale tak, w końcu przeczytałam i cieszę się, chociaż już te ostatnie 10 stron tak ledwo, ale mam nadzieję, że ten update mi rozbudzi, bo jeszcze czeka mnie In a Dark, Dark Wood. Ja skończyłam Jestem Good Petry Dworzakowej. Trochę się przeliczyłam, myśląc, że byłam gotowa na tą książkę. Też myślałam, że będzie gorsza. Jakby myślałam, nie wiem, że... co gorszego może być. Trochę mi uwłaszcza to, że mówisz, że myślałaś, że będzie gorsza. Bo co mogłoby być gorszego? No w sensie, jakby jest tragiczna. Że nie ma jakby aż takich rzeczy tam. Jakby są... Znaczy, nie wiem, no co są, jeszcze gorszego można przeżyć. Chodzi mi po prostu o tym, jak ty mówiłaś o tym, to myślałam po prostu, że nie wiem, że będzie bardziej... Nie wiem. No. Właśnie nie wiem, jaka bardziej. Nie no, co wiem. Jeszcze miałem przeżyć? No, była tragiczna. Ale... No. Nie wiem, ale była bardzo dobra. Jakby była bardzo, bardzo dobrze była opisana cała emocjonalność pani Petry. I tak jak już mówiłam w poprzednim, właśnie bardzo mi się podobały te opisy tego, jak ona się czuła w danym momencie. I naprostowane to było dopiero w tych jej listach do tej osoby, nie wiem kto to w końcu był, do Joss. I tam już jakby miała taką perspektywę z dorosłego życia na to, co przeżyła. Trudno mi się to czytało i musiałam ją odłożyć i... Była dość dla mnie taka... Była napisana jakoś tak, że mnie strasznie to striggerowało i ostatnie z 30 stron, może ja czytałam po prostu tak, że widziałam jakby już, że ona się rozpisuje dalej na temat jej zaburzeń odżywiania. Ja po prostu pomijałam cały fragment i czytałam jakby tylko o tym, o innych jej problemach, które miała w danym momencie, a wszystko związane z tym tematem już pomijałam, bo nie umiałam tego czytać, ale też piękne było i takie smutne. Mi było tak smutno, jak ona pisała o tej, o tym pragnieniu miłości od mamy. Okropne, to było takie to smutne i tak to,
Ona jest taka biedna, ale no bardzo dobra była. Bardzo dobra i... Ale nie przeczytałabym jej już nigdy w życiu. Czary mi przyszły. I nie przeczytam jej już nigdy. I radzę się zapoznać z trigger warningami. Ale ja ci mówiłam wcześniej, o czym to jest. No wiem, no, ale... No w sensie nie, że ja, tylko że jeśli chcecie po nią sięgnąć. Już do widzów to jest wiadomość. I zaczęłam również czytać... Tutaj z moją taką piękną latarką. Yellow Face'a, Rebeki Kwang. Jakie to jest wciągające. No, jest bardzo. Ja... Paulinie wciągnęło. No, przeczytała tylko 70 stron. Ale ja przeczytałam już, już wam mówię, moi drodzy. Przeczytałam 90 stron i jest świetna. Już wszyscy wiedzą, o czym to jest. Czy ja mam... Tak, można być. I krótko o fabule. Jest to książka o Jun, pisarce, która przyjaźni się z Ateną, która jest wielką pisarką, popularną i ma jakąś tam współpracę z Netflixem, podpisuje kontrakty i one tam świętują i Atena nagle umiera i Jun jest jakby z nią przy tym, jak umiera i nie jest w stanie jej uratować. I po śmierci Ateny Jun kradnie jej manuskrypt. Sądzę, że to jest niesamowite, jak ta autorka w ogóle pisze takie różnorodne książki, jakby ona jest całkiem inaczej napisana niż poprzednie. Jest, to jest ale to jest ciekawe, bo Babel niby ma podobną tematykę do, w jakimś tam stopniu do Wojny Makowej, ale on nadal wybrzmiewa inaczej zupełnie, jest też zupełnie inny i ona ma taki różnorodny, jest taka elastyczna. No to jest niesamowite i ta jest jakby w ogóle odłamkiem od... To w ogóle się nie pokrywa z niczym, co ona wcześniej pisała, a też jest świetnie napisane. I bardzo przyjemnie mi się to czyta, ale to jest dla mnie takie zaskakujące. Ja się super bawię na razie i jestem bardzo zaintrygowana i jeszcze wam dłuższą opinię dam, jak ją skończę. A jeszcze ja jednak chcę trochę poznać o tych insektach, bo chcę powiedzieć jeszcze taką uwagę co do Franza Kafki, że to jest niesamowite, w sensie Przemiana to jest druga książka, którą od niego czytałam, bo czytałam też tylko Proces. I on ma taki dar do tego, żeby właśnie jakby pięknie opisuje metafory życia ogólnie i jakby różnych stanów ludzkich, emocjonalnych, bo to jest niesamowite, żeby na tych 60 stronach książki, czy tam trochę ponad 100 stronach Procesu, zawrzeć jakby tak głęboką metaforę i jakby tyle pokazać taki jakby smutek, ale nie taki, co cię uderza jakby w trakcie czytania, tylko taki, że odkładasz tą książkę i masz taki jakby taką pustkę w sobie, że on ma taki dar do tego, żeby to nie było po prostu takie, wiecie, że czytając to sprawia wam to przykrość i przez to nie możecie przez to przebrnąć, tylko po prostu zostawia was z takim głodem interpretacji trochę. Tak mi się wydaje, że macie ochotę po prostu myśleć tylko nad takimi szczegółami, które się tu wydarzyły i tym jakby co składa się na ten główny motyw tej samej książki, jak wszystkie elementy, które są przez to, że to jest tak krótka forma, składają się w taką idealną całość, która ma nam właśnie pokazać tą niedolę głównego bohatera. I to jest świetne i ja uważam, że jest ta książka zdecydowanie warta swojego hype'u. No, mi się też bardzo podobała. Także tyle mam do powiedzenia. Raczej z Francem Kawką już się nie spotkamy w tym filmie, bo no, muszę skończyć te Roofware. Kochani, już nie dajemy rady, niestety poległyśmy dość szybko, ale wstaniemy jutro wcześniej, bo to nie sprawi nam aż tyle kłopotu, bo jesteśmy przyzwyczajone, co pójście spać tak późno. Przykro nam bardzo, ale jeszcze na szybko wam tylko opowiem o tej fabule, bo miałam wam opowiedzieć, zapomniałam, że tego nie zrobiłam. Więc poznajemy tutaj Norę, naszą główną bohaterkę, która jest pisarką i prowadzi takie dość osamotnione życie. I nagle dostaje maila od przyjaciółki, takiej wiecie, bestii, ale sprzed 10 lat, z którą spędziła całe dzieciństwo, z którą nie ma już kontaktu przez niewiadomą nam przyczynę. I postanawia pojechać na jej wieczór panieński ze swoją taką inną koleżanką jakby z młodszych lat, ale z taką, co ma nadal kontakt, więc mają taką trochę zmowę, że wiecie, razem pojadą i najwyżej się z nich po prostu pośmieją. I mamy tutaj też perspektywę tego, jak ona już ucieka z tego miejsca i znajduje się w szpitalu i zdarzyła się jakaś tragedia.
No i tak jak wam mówiłam, ma to trochę motyw jak Muchomory w cukrze. Nie wiem, czy słyszeliście naszą opinię, ale no my uwielbiamy tę książkę. I właśnie ten wieczór panieński odbywa się w takim szklanym domu w środku lasu, gdzie jakby jest, przez to, że jest zima, to jest często bardzo, bardzo ciemno, jest takie, wiecie, no dosłownie czarna noc i jak się jest w tym mieszkaniu oświetlonym, to ma się wrażenie, że się jest na scenie i jakby ciemność się obserwuje, co jest całkiem fajny, ma klimat, ale dużo jakby jest właśnie tych takich, wiecie, gierek na razie, jakieś takiego zapoznawania tych ludzi, jest to, nie wiem, kojarzy mi się z takimi młodzieżówkami, gdzie jest właśnie, nie wiem, Never Have I Ever albo Truth or Dare i tak dalej i trochę mnie to przynurza, szczerze mówiąc, i nie jest to dobre na teraz, bo no dosłownie zasypiam, ale no przeczytałam tak z 1/3, no jutro dokończę wam i dam znać, chociaż tyle wam dam, chociaż tyle dla was. Coś ty masz jeszcze, Marysiu, do powiedzenia? Nie, no od ostatniego update'u przeczytałam z 10 stron. No ciężko już jest, dlatego nie będziemy się przemęczać, wy też się nie przemęczajcie i do zobaczenia już jutro, opowiem wam trochę więcej i jeszcze poczytamy, bo jeszcze się nie poddajemy. Dobranocka. Dobranoc. Witamy się z wami bardzo serdecznie już następnego dnia maratonu. Jest godzina jakaś 8 rano, więc zaczniemy ten maraton 3 godziny wcześniej niż wczoraj, czyli to było mniej więcej tyle, ile miałyśmy przerwy. No. To wychodzi na zero w takim wypadku. No i wtedy będziemy do tej 11-12 jakoś czytać wtedy, tak mi się wydaje. Ale no, będziecie jeszcze widzieć nasze tutaj zmagania z tym challenge'em. No i mamy nadzieję, że będziecie enjoyować to tak jak wczoraj się dzieje, jeśli tak było. Hope so. Tak. No i co? No i jego dalszego oglądania naszego tego już krótszej części filmu. Koniec. Się z wami już na podsumowaniu. Wybiła 11, więc są to 24 godziny. I czy ja jestem zadowolona z wyników tego maratonu? Nie do końca. Ja też niekoniecznie. Niekoniecznie, ale trzeba mieć na uwadze, że to jest nasz pierwszy maraton i też mamy dorosłe obowiązki. Jakby wypadło nam parę rzeczy, których się nie spodziewałyśmy, że nam wypadnie. Więc no niestety tak to wyszło. Plus było to ciężkie, to nie jest takie łatwe, jak wydawałoby się na innych filmikach. Jestem ciekawa, jak wy byście sobie poradzili. Co prawda nie był to wspólny maraton, więc nie możemy wam powiedzieć, żebyście dali nam znać, jak wam poszło, ale możecie dać znać, jak kiedyś wam poszło, albo jak wam pójdzie, kiedy będziecie już mieć maraton. Ale tak, przyszłyśmy wam pokazać nasze results, więc ja przeczytałam całą Kwiat wiśni i czerwona fasola z Franza Kawki, to niech was nie zmyli ta wielkość, tylko przemiany z tego. I no tak, połowę, trochę ponad pół In a Dark, Dark Wood, Roofware, więc to jest mój. A ja skończyłam Jestem Good, około 100 stron, mam do pana kilka pytań i 200 stron jakoś Yellow Face'a, tak. Więc u mnie łącznie to było 413 stron. 474 strony. Co jakby nie jest taką dużą ilością, ale jak sobie tak myślę, to no nie zdarza mi się czytać tyle jakby w dobę, więc jakby i tak był to maraton. Ja uważam, że można zaliczyć do maratonu. I tak był to dość wysiłek. Po prostu realistyczny był to maraton i mam nadzieję, że jesteście z nas dumni, bo ja trochę jestem, mimo wszystko. I tak już myślałam, się poddamy. No. Mogło być gorzej. No, ale no to czy ty masz... A, jeszcze ja mam trochę do powiedzenia o tym, bo ty też o Yellow Face'ie pewnie masz coś do powiedzenia. Niekoniecznie. Dalej mam taką samą opinię na razie od wczoraj. Ja jakby... Nie wiem, w sensie... No przeczytałam dwie książki Roofware oprócz tej i tamte mi się podobały na pewno dużo bardziej niż ta na razie, ale jakby akurat skończyłam w takim momencie, gdzie ma się zacząć dziać jakby akcja typowo thrillerowa. Więc nie mam pojęcia jeszcze, jak to ocenić pod względem thrillera, ale jakby jest zbyt takie sztampowe. Wszystkie te książki Roofware, które czytałam wcześniej, były bardzo oryginalne i wyróżniały się czymś, a to brzmi tak po prostu jak każdy kryminał, jaki byście czytali. Wiecie, o co chodzi? Taki trochę jak taki tani horror. Coś jakbyście oglądali taki tani horror, że oni tam są na Szorze Panieńskim. I, no i cały czas mają jakieś takie, wiecie, zabawy
związane z Wieczorem Pajańskim i nie ma tu za bardzo budowania napięcia. Na razie nie czuję tego napięcia. Jest taki dyskomfort przez całą tą książkę, że rzeczywiście czuję się, że coś jest nie tak, ale nie w takim przerażającym sensie, tylko właśnie w takim po prostu niekomfortowym. Więc nie wiem na razie, nie jakby nie... No niestety nie udało mi się tego skończyć i nie mam już siły nawet, żeby czytać to dalej, żeby później dograć update dzisiaj. Więc dowiecie się pewnie już na podsumowaniu miesiąca. Więc tak, dziękuję wam bardzo, że z nami byliście. Mimo wszystko, że może dobrze się z nami bawiliście. Może chociaż troszkę rozrywki. Myślę, że następny maraton pójdzie nam lepiej, ale kiedy on będzie, nie wiadomo, raczej za jakiś czas, jak już będziemy w stanie mieć swój dom i... mieć przestrzeń na to, żeby rzeczywiście czytać te 24 godziny. No i co? Żegnamy się z wami. Do zobaczenia!